Drogowie umani bracia i siostry. Myślę, że już właśnie zgodziliście się dźwiękiem mojego głosu. Kiedy przechodzimy do rozgałęzienia dróg, Biblia mówi, że wtedy możemy usłyszeć głos z tyłu. A głos ten mówi do nas: This is the way, oto droga, nią idźcie. Ten głos za nami jest Stary Testament. And you will probably have noticed that most of the things that I have had to say, prawdopodobnie zauważyliście, że większość rzeczy, jakie mam do powiedzenia, have been based on the Old Testament scriptures. Opartych jest na tekstach Starego Testamentu. And the same it is this time. Tak samo będzie i tym razem. We're looking back to things which God has placed in front of our minds. Spoglądamy wstecz na rzeczy, jakie Bóg przedstawił naszym umysłom. To see the way that he thinks. Abyśmy mogli zobaczyć sposób jego myślenia. Come, let us reason together. Chodźmy i spierajmy się razem. How can we do this until we know the way that the Lord thinks on a matter? Jak możemy to zrobić, to jeśli nie poznamy sposobu myślenia Boga w danej kwestii? By these means he tells us the way that his thoughts run. W ten sposób mówi nam on o sposobach, jakimi biegną jego myśli. And then we can compare our thoughts and our conduct with them. Wtedy my możemy porównywać nasze myśli i postępowanie z nimi. And we can communicate in prayer. I możemy porozumiewać się w modlitwie. Zwracamy się zatem do tych tekstów Starego Testamentu z ufnością. Do you remember that the ashes of the red heifer? Czy pamiętacie, że proch czerwonej jałowicy był przechowywany w czymś, co nazywało się czystym miejscem? Our truth is stored in a clean place. Nasza prawda jest przechowywana w czystym miejscu. And it is the purest thing on the face of the earth today. Jest to najczystsza rzecz na powierzchni ziemi dzisiaj. The truth that we have. Prawda, jaką posiadamy. It has been cleansed by the epiphany teachings from many things. Przez prawdy epifaniczne została ona oczyszczona z wielu rzeczy. After the parousia teachings had set up the structure of our understanding. Po tym, jak nauki parouzyjne ustanowiły strukturę naszego zrozumienia. And sometimes we think we're sitting on top of a wall. Czasami myśli, wydaje nam się, iż siedzimy na szczycie ściany. Like they used to do in the old walled cities. Tak jak to czyniono kiedyś w dawnych miastach ogrodzonych murami. And we can look down at those outside the cities. Spoglądamy na tych na dole, na zewnątrz murów. And we can despise them. I możemy nimi gardzić. I would like to assure that this is wrong. Chciałbym pokazać, iż to jest błędne. And it is not the way of God. Nie jest to droga Boża. And I don't care who is down there. Nie interesuje mnie, kto tam jest na dole. No one is despised. Nikt nie ma być zgardzany. No one. Nikt. It may be that the thing that they're doing is despised. Być może rzecz, którą oni robią, należy zgardzać. We have to learn to discern between the two. Musimy nauczyć się rozpoznawać między tymi dwoma rzeczami. Now you can see why I wanted the microphone moved back. Dlatego, no teraz widzicie, dlaczego chciałem, żeby odsunąć mikrofon. So I can add my natural expression to what I'm saying. Tak, abym mógł dodać moje naturalne środki wyrazu do tego, co mówię. Come before you on this occasion. Staję przed wami w tej okazji. In some trepidation. Z pewną obawą. To speak on a very unpleasant business. Aby mówić o czymś bardzo nieprzyjemnym. But there are certain redeeming features. Ale są pewne punkty, które to dobrze za to zapłacą. Now I went back to the Lord many times. Wielokrotnie udawałem się do Pana. Seeking reassurance. Szukając upewnienia. That I should present this subject to any of the Lord's people. Że ten temat powinienem przedstawić komukolwiek z ludu Bożego. Because it is what I would call a foul and evil business. Ponieważ jest to coś, co ja nazwałbym niskim i złym interesem sprawy. And yet it is the present evil world. Ale żyjemy w obecnym złym świecie. I believe that you have nowhere near as much of this in Poland as we do in other Western countries. Myślę, że nie macie tych złych rzeczy tak blisko siebie, tak ich wiele jak nie ma w krajach zachodnich. Tematem mojego wykładu jest modlenie się o Sodomę. A tematem tego będą czyny Sodomy. I chciałbym, żebym o tym nie musiał mówić.
Daje mi to bardzo niewiele przyjemności. A ta niewielka przyjemność, jaka jeszcze pozostaje, to to, że jeżeli wy znajdziecie się w trudnej sytuacji, wobec przyjaciół, krewnych albo innych, którzy mogą być niepewni, co w takich sytuacjach zrobić. Myślę, że to wystarczy tytułem wstępu. Rozpoczynamy od krótkiego przeglądu życia Abrahama. Chciałbym przedstawić waszej uwadze rodzaj osoby, jaką on był. And on the basis of that, I would like to show you what he did. A na podstawie tego chciałbym pokazać wam, co robił. And on top of that, I would like to show you why the Lord had it recorded in the Bible for us. A poza tym chciałbym wam pokazać, dlaczego Bóg zapisał to w Biblii dla nas. By this means we can receive a message from the Lord. W ten sposób możemy odebrać przesłanie od Pana. About 4,000 years ago. Około 4,000 lat temu. Abraham was called upon to leave Ur of the Chaldees. Abraham został wezwany, aby opuścić Ur Chaldejski. I udał się z tego miejsca, aby emigrował wraz z ojcem Tarą. Z żoną Sarą. I siostrzeń, prorokiem Lotem. I całym gospodarstwem. Musiała to być niezła karawana opuszczająca to miasto. Zatrzymując się na chwilę w tym miejscu, mówiliśmy o czasach Abrahama w związku z potopem. Ja, bracia, miłuję, kocham te czasy. Radziłem, żebyście wy wszyscy przeanalizowali mapy tamtych czasów i mieli je w swoich umysłach. I do not ask you to do what I have already anything different from what I have already done. Nie proszę was, abyście czynili cokolwiek innego, co ja już uczyniłem. And I am more familiar with these people than I am with my own grandparents. Ja bardziej jestem zaznajomiony z tymi ludźmi niż z moimi własnymi dziadkami. Adam, Seth, Enos. Adam, Seth, Enos. Canaan, Mahalalel. Canaan, Mahalalel. To są ludzie wszystkich, których znam, a to ich poprzedników duchowych. So that if anyone is mentioned, I can put them in perspective. Także kiedykolwiek z nich zostanie wymieniony, którykolwiek z nich padnie wymieniony, ja mogę go wstawić w perspektywę odpowiedzi. Zawahałem się w tym miejscu, bo musiałem zatrzymać się ze względu na mnie i zgubiłbyś to myślenie. Don't translate this, brother. Adam, Seth, Enos, Cain, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Noah, Shem, Arphaxad, Selah, Eber, Pelah, Ruth, Selah, Nehot, Abraham. 20 generations. Żeby się nie zgubić, Bóg zabronił mi tego tłumaczenia, bo tłumaczenie wyrywa go z rytmu i potem zapomina tu następną osobę. Wymienił 20 w każdym razie. I love them. Ja ich wszystkich miłuję. I love this story. Ja miłuję, kocham tę historię. These are God's love letters to me. Są to listy miłości Boga do mnie. About the things that he wants me to know about. Na temat rzeczy, o których on chce, abym ja wiedział. During the war, when I was in North Africa. W trakcie wojny, gdy byłem w południowej Afryce. I used to write to my dear mother. Pisywałem do mojej drogiej mamy i mówiłem jej o rzeczach, o których chciałaby wiedziała. I rysowałem małe obrazki rzeczy, które widziałem. A tutaj jest Bóg, który pisze do mnie. Daje mi obrazki. Moja matka nie wyrzucała moich listów do ognia bez czytania. We should do the same with the Lord's letters to us, wherever they are in the Bible. My powinniśmy to samo zrobić z boskimi listami do nas, gdziekolwiek by nie były w Biblii. Thank you, Lord. All right then, this journey that Abraham made with his household. Zatem ta podróż, którą Abraham odbył ze swoim całym dobytkiem. Would take him over the greater part of the ancient Middle East trade route. Zabrała ich głównymi trasami starożytnego Bliskiego Wschodu. It went from the great center of civilization near to Persia.
wyruszyła z wielkiego centrum cywilizacji w pobliżu Persji. But it squared it off and went down to old Egypt. Łukiem poszła do Egiptu. And it ran through that region that we still know as the Fertile Crescent. I przechodziła przez teren, który wciąż znamy jako żyzny półkiężyc. And then all Abraham must have traveled about 1400 miles in a straight line from one place to the other. W sumie Abraham musiał przebyć 14 tysięcy mil w linii prostej, z miejsca do miejsca. But it was probably somewhere between 1500 and 1700 miles along the crooked caravan routes. Ale było to prawdopodobnie więcej od 15 do 17 tysięcy dla karawany drogą, która była krąwiła się. And they made their way to Haran. Udali się do Haranu. And they settled there for a while. Osiedlili się tam na jakiś czas. Then the Terah, his father, died. Potem Tare, ojciec, zmarł. And Abraham was 75 years old. Abraham miał 75 lat. Well, I'm 76. Ja mam 76. And I'm glad I don't have in front of me the journey and the experience that Abraham had then. I cieszę się, że nie mam przed sobą podróży i doświadczeń, które Abraham wtedy miał przed sobą. So Abraham must have been a much stronger man than I. Zatem Abraham pewnie był dużo silniejszym niż ja. And Abraham again took up his journey. Abraham znowu podjął swoją podróż. And he traveled south until he reached the land of Canaan. Udał się na południe, aż dotarł do Kanaanu. Lot was still with him. Lot wciąż był z nim. And all his household. Wszystkie ich, także cały dobytek. And in Canaan, they got near to a walled city called Sychem. A w Kanaanie dotarli w pobliżu miasta Sychem. And it was there, after all that journey, that God made Abraham a visit. I tam w tym miejscu Bóg nawiedził Abrahama. And that visit was in keeping with the promise that God had made to Abraham way back there in Ur. Odwiedziny te były zgodne z obietnicą, jaką Bóg dał Abrahamowi wstecz, no jeszcze w Ur. But that land where he now was, że ziemia, w której teraz on się znajduje, God would give him as an everlasting possession. Tą ziemię Bóg dał mu w wieczną posiadłość. And to his seed after him. I jego nasienie po nim. And there at Sychem, Abraham built an altar. Tam w Sychem Abraham zbudował ołtarz. Now this Sychem that we're talking about, to Sychem, o którym mówimy, is about 20 miles from the River Jordan. Leży około 20 mil od rzeki Jordan. And it's high up in the hill country. Leży w górach, w górnym terenie. I want you to take notice whenever I say the hill country, because this is important. Chciałbym, żebyście zauważyli, że kiedykolwiek mówię górzysty teren, to jest ważne. And the vision which God has given in this story, wizja, którą Bóg dał nam w tej historii, equates the high ground with righteousness, tak, wiąże sprawiedliwość z wyższymi partiami terenu, the low ground with evil, a niższe tereny wiąże ze złem. So here we see that they're high up in the hill country. Widzimy zatem ich teraz na tym górzystym terenie. Roughly centrally in the land of Israel. Gdzieś w centralnym miejscu ziemi izraelskiej. And this was a suitable place for God to make His promise. Było to odpowiednie miejsce na obietnicę Boga. Now after this, Abraham went another day's walk further south. Potem Abraham kolejny dzień podróży na południe wykonał. And there, on another hill, mark you, the high ground. A potem na kolejnym wzgórzu zauważnym. Between two places called Luz and Ai. Między dwoma miejscami zwanymi Luz i Ai. He raised another altar to the Lord. Zbudował kolejny ołtarz Panu. In fact, it was there that later Jacob dreamed his dreams of angels. To właśnie w tym samym miejscu później Jakub miał swoje sny o aniołach. And Jacob then called that place Bethel. Wtedy Jakub nazwał to miejsce Bethel. Because previously it had been known as Luz. Wcześniej znane to miejsce było jako Luz. And reading later into the scriptures, czytając w Piśmie Świętym, we find that that was the very place where the Jewish kings and the Israelites became idolaters. Stwierdzamy, że to było właśnie miejsce, gdzie żydowscy królowie stali się bałwochwalcami. Zatem to miejsce już było świętym miejscem w obliczu Boga z powodu tych ołtarzy. So he raised up a good king Josiah. Więc pobudził on dobrego króla Jozjasza. On udał się w to miejsce i porozbijał tych bożków. And he cut down the groves that they were worshipping idols on. Powycinał te gaje, które czcili ich. And he cleansed that land that Abraham had walked over. Oczyścił to ziemię, po której stąpał Abraham. And the bones of Baal's priests were burned so that they couldn't worship them anymore. A kości kapłanów Baala zostały spalone, a więc już tam nie czcili. And he called all the repentant Jews to the greatest Passover that they had had up until that time.
Wszystkich pokutujących Żydów wezwał do największej paski, jaką kiedykolwiek mieli. God will suffer so much. Bo Bóg zniesie się w piaszczu. A potem po pewnym etapie wstąpi i oczyści albo ludzkie serce, albo teren. Pamiętajmy o tym. He will endure so much. On zniesie aż tyle. And then he will move in and make a clearance. A potem wejdzie i oczyści. And so did Jehovah cleanse the land where Abraham had walked. Tak też Jehowa oczyścił ziemię, po której chodził Abraham. Because he had chosen Abraham. Ponieważ wybrał Abrahama. And he chose the Jews. Wybrał Żydów. And he chose the land itself. Wybrał samą ziemię. And he would keep his promise. I miał dotrzymać obietnicy. Because he had promised a man to whom he referred to as his friend. Ponieważ obiecał to Abrahamowi, o kim mówił jako o swoim przyjacielu. God's watchful eye has been over that land ever since to this very day. Uważne oko Boga spoczywa na tej ziemi aż do dnia dzisiejszego. So we see a link between our times and those times 4,000 years ago. Mamy zatem połączenie między naszymi czasami a 4,000 lat temu. Anyway, Abraham continued his journey south. Abraham kontynuował swoją podróż na południe. And he took Lot with him. Zabrał Lota ze sobą. And all their household possessions, their wives and their children. Cały dobytek i dzieci i żony. Probably their chickens and goats as well. Pewnie także i kurczaki i kozy. And they went down into Egypt. I poszli do Egiptu. And when they were in Egypt. A gdy już byli w Egipcie. It was the Egypt of the pharaohs. Tam faraoni. Abraham greatly prospered there. I tam pochwalali w Egipcie, oni bardzo dobrze się rozwijali pomyślnie. You see, Sarah, his wife. Although she was not young anymore, Sara, jego żona, choć już nie młoda, was a woman of striking beauty. Była kobietą zdumiewającej urody. And she found favor in Pharaoh's sight. Znalazła łaskę w oczach faraona. So the Pharaoh, for a time, treated Abraham very well for his sister's sake. I faraon przez jakiś czas traktował Abrahama dobrze z powodu jego siostry. Because he thought that Sarah was Abraham's mother. Sądził, że Sara jest Abrahama siostrą. But when he found out, he insisted that Abraham should leave the land. Ale kiedy dowiedział się, że tak nie było, nalegał, aby Abraham opuścił tę ziemię. So that Abraham and all the souls that were with him. Tak więc Abraham i wszystkie dusze, które z nim były. And you know that meaning of the word souls is meant that all the animals went as well. A pamiętajmy, że wrażenie dusze oznaczało także wszystkie zwierzęta. They were escorted to the borders. Zostali byli wyeskortowani do granic. And they were told to go. I powiedziano im, żeby sobie poszli. And yet when they went, a gdy już poszli, they took a great deal of Egyptian wealth. Zabrali ze sobą dużo bogactw egipskich. Because both Abraham and Lot had prospered there. Ponieważ zarówno Abraham, jak i Lot dobrze tam żyli. And Abraham especially, the Bible tells us, was rich in gold. A szczególnie Abraham, jak mówi Biblia, był bogaty w złoto. In silver. I srebro. In sheep. I owce. In goats. I kozy. Oxen. I wołowy. Camels. I jadłoty. Asses. I osy. Many servants. Dużo sług. I read that in the Bible. Czytałem to w Biblii. And I thought to myself. I myślałem sobie. Yes, and I expect he was a bit wiser too. Myślę, że także był nieco mądrzejszy wtedy, gdy już byłeś. Dzięki swoim doświadczeniom, jakie tam miał. So back he went up to the north again. Zatem znowu wrócił na północ. And pitched his tent again in Canaan. Rozbił namioty w Kanaanie ponownie. On that same tract of land that he had raised. The altar. Na tym samej parceli ziemi, gdzie wzniósł swój ołtarz. Tam on i Lot osiedli się. Otoczeni przez te wszystkie dusze, które z nimi były. And their flocks began to spread out. Ich stada zaczęły się rozmnażać. But of course you know how it is. Wiecie, jak to jest? Troubles began between them. Zaczęły się kłopoty między nimi. Because they were hemmed in by all the nations. Ponieważ byli ściśnięci przez inne narody. They couldn't stretch out, reach out. Mogli się rozprostować. The portion of ground that they had was not enough to support the riches. Ta część ziemi, którą posiadali, nie była wystarczająca, aby utrzymać ich dobra. And we find the biblical account. Widzimy zapis biblijny. Of the herdsmen of Abraham and Lot. Gdzie pasterze Abrahama i Lota walczą ze sobą o lepsze pastwiska i wodopoje. Oni oczywiście byli tylko z ludźmi.
A ludzie są skłonni do tego, żeby tworzyć kłopoty, aż wszyscy idą w górę. Były także jeszcze w pewnym sensie inne kwestie, które się pojawiały, które goryczą nadomniały ich stosunki i relacje. Abraham wkrótce zmęczony tym zaproponował rozwiązanie. Nieco dalej było dużo ziemi niezajętej. Nie było żadnego powodu, żeby trzymali się razem, tylko dlatego, że byli spokrewnieni. Obydwaj byli bogaci, ich ludzi, ich złoto. Zatem na sugestię Abrahama, Lot udał się, żeby obejrzeć teren. Spoglądając na wschód, zobaczył rozciągającą się równinę Jordanu. Dobre była zasobna wodę. The Bible tells us it was like Eden in its beauty. Biblia mówi, że był to jak Eden w pięknie. Zabrał tam zatem swoją rodzinę i sług. And all his goods. Wszystkie swoje dobra. Osiedlił się tam. Among the five cities that were already there. Wśród pięciu miast, które już tam były. Sodom. Sodoma. Gomora. Adma. Zeboja. And Bila. I Bila Bela. Now Lot significantly chose to settle near to the city of Sodom. I co znaczące, Lot zdecydował się osiedlić w pobliżu miasta Sodomy. Now that was on the lower reaches of the plain. To była na tych niższych obszarach tej równiny. And this was a strange choice. Był to bardzo dziwny wybór. Because Sodom was known for its licentious lifestyle. Ponieważ Sodoma znana była ze swego rozwiązłego stylu życia. And for its wicked ways. I ze swoich niegodziwych dróg. And yet Lot was not an unrighteous man. A Lot nie miał w sobie nic niesprawiedliwego. And look at those long years he had spent with Abraham. Spójrzmy na te długie lata, jakie spędził z Abrahamem. In the company of the friend of God. W towarzystwie przyjaciela Boga. He really should have recoiled from being contaminated with the influence of Sodom. Powinien zdragać się przed skażeniem z kontaktem z czymś takim. But what did Abraham do? Co zrobił Abraham? He chose to remain high up in the hills of Canaan. Zdecydował się pozostać w górzystych terenach Kanaanu. Remember the symbolism? Pamiętamy ten symbolizm? Righteousness? Sprawiedliwość? Evil? Zło. That is the essence of what I want to say. To jest esencja tego, co chcę powiedzieć. And it was there that God spoke to him again. To właśnie tam Bóg znowu do niego przemówił. Don't expect God to speak to you if you go down and wallow in the veil of evil. Nie spodziewajcie się, że Bóg do was przemówi, jeśli na dół zejdziecie i będziecie tarzać się w głosie zła. Ale kiedy szukacie gór Mamre, będziecie w stanie pojąć myśli Boże. Tam znowu Bóg przemówił do Abrahama. I powtórzył, wzmocnił swoje wcześniejsze obietnice. Że Abrahamowi i nasienie po nim da. Całą ziemię, którą mógł zobaczyć. Kiedy ja przyszedłem do prawdy, w boskim planie wieków była obietnica. Że otrzymam, otrzymał odpowiedzi na pytania, jakie będę mógł zadać. Tak długo, jak długo pozostanę na tych symbolicznych górach Mamre. Chwalę Pana za to, że symbolicznie zrobiłem to samo, co Abraham. Bóg powiedział, wstań i przejdź na całą ziemię i zobacz ją teraz. Abraham uwierzył i przeszedł tę ziemię. Have we walked across the land that the Lord has given to us, the territory of the truth? Czy my przechodziliśmy przez ziemię, jaką Pan dał nam, terytorium prawdy? And made ourselves familiar? Czy zapoznaliśmy się? Not only with the book from Genesis to Revelation. Nie tylko z księgami od pierwszej Mojżeszowej do Objawienia. But on those special books that have been given to us from the Laodicean messenger. Ale także z tymi księgami, które do nas przyszły od posłańca Laodycei. Abraham was in great wonderment of mind. Abraham bardzo się dziwił. Czy wy bardzo się dziwiliście, kiedy zobaczyliście bogactwa prawdy? Anyway, after this, Abraham moved to Mamre. Potem Abraham przeszedł się do Mamre. This is about 30 miles again to the south. Znowu 30 mil na południe. This is again high country. Znowu jest to wysoki kraj.
somewhat isolated and not easy to reach. Jest on odizolowany i niełatwy dotarć do niego. Something like the epiphany truth, right? Coś takiego jak prawda i something like the epiphany truth. Coś takiego jak prawda epifania. Not very easy to get to. Niezbyt łatwa, żeby do niej dotrzeć. We were saying earlier that when you read Pastor Russell, mówiliśmy wcześniej, że kiedy czytamy pastora Russella, you are inclined to sit with a cup of coffee and a tease. Mamy skłonność siedzieć z filiżanką herbaty i wygodnie. But when you come to Brother Johnson, ale kiedy dochodzimy do brata Johnsona, you need a glass of water and a bottle of aspirin. Potrzebna nam jest szklanka wody i cała kapsułka aspiryny. Those historical references are difficult to follow. Te historyczne odniesienia są trudne do śledzenia. The place where Abraham was, miejsce, gdzie znajdował się Abraham, is not far from the main arterial road. Nie jest położone daleko od głównej arterii. The one that connected Egypt to the south with the trading nations of the north. Ta, która łączyła Egipt z południem celem handlowym. So Abraham would know what was going on in the world. Zatem Abraham wiedział, co się działo w świecie. But eastward from Mamre's heights, ale na wschód od wzgórz Mamre, far below where you could stand on the mountain top and see them, z góry można było to zobaczyć, jak się stanęło, were the riches of the Jordan River. Znajdowały się bogactwa równiny Jordana. That's where Lot was living. Tam właśnie mieszkał Lot. And Abraham could see that water plain with all its rich verdure. Abraham widział te wszystkie zasobne wodne miejsca bogate. A garden place. Miejsce jak ogród. Five great cities. Pięć wielkich miast. Busy. Ruchliwe. Prosperous. Prosperujące. Fashionable. Modne. And abounding with worldly affairs. I obfitujące w rzeczy tego świata. And yet the Bible tells us that it was full of wickedness. A Biblia mówi pełne nikczemności, podłości. Especially the people of Sodom. A szczególnie ludzie Sodomy. Whom Lot had chosen to be his neighbors. Których Lot wybrał za swoich sąsiadów. Now, just about that time. Mniej więcej w tym czasie. Away to the north there were four strong nations. W kierunku północnym żyło cztery silne narody. Czy masz już swoje mapy gotowe w umysłach? This is just north of the Euphrates and Tigris rivers. Na północ od rzek Eufrates i Tygrys. In what is now Western Persia. To co teraz jest zachodnią Persją. And they formed an alliance and came south. Oni zawarli przymierze i udali się na północ, te cztery narody. And they ravaged the ground. Spodrowali ziemię. And they laid it waste. Pozostawili ją. All the nations from there southward to the Jordan Valley. Zrobili to po wszystkich narodach na południe aż do doliny Jordanu. And seeing these armies coming south, gdy widząc te armie zbliżały na południe, these five kings of the plain of Jordan formed the defensive alliance. Pięć królów tych pięciu miast utworzyli przymierze. And they went out to make war to defend their people and their property. I wyszli stanąć na wojnę, żeby bronić siebie, swojej własności i ludzi. But they were totally put to flight. Ale zostali całkowicie zmuszeni do ucieczki. And there is the picture there of the slime pits of Sidon. Jest in which we went, the slime pits. The marshes. Jest obraz takich dołów bagiennych, gdzie się udali. I don't suppose many of you have been engaged in warfare, but if you've got a fight. Nie wiem, czy wielu z was miało do czynienia z bifami, ale jeśli się walczy, jeśli się walczy w bagnach, które sięgają do kolana, a nawet wyżej, nie jest łatwo bić się. Także ich miasta zostały splądrowane. Wielu miejsców zostało wziętych. Wśród nich i Lot. Cała jego rodzina. Wszystko, co miał. Now Abraham, on hearing this, służąc to Abraham, came down from his lofty seat, zszedł ze swojego wyniosłej siedziby, and he brought with him a trained band. Wziął ze sobą wyszkolonych ludzi, and he smote those intruders, i rozbił tych najeźdźców, and he drove them away northward, zepchnął ich na północ, and he pursued them as far as the city of Damascus. Ścigał ich aż do miasta Damaszku. And he recovered all that had been captured. Odzyskał wszystko to, co zostało zabrane. Including the captives. Łącznie z jeńcami. So that the cities of the plain had returned to them all that they had lost. Także te wszystkie miasta powróciły do tego, co miały. And this was regardless of the evils that they had done. I to pomimo zła, jakie popełnili. And they were freed from the threat.
Zostali uwolnieni od zagrożenia. By whom? Przez kogo? By righteous Abraham. Przez sprawiedliwego Abrahama. There is a lesson in this for us. Jest w tym lekcja dla nas. Now, when Abraham made his way home after the battle, gdy po bitwie Abraham udawał się do domu, he passed very close to the city of Salem. Bardzo blisko przechodził do miasta Salem. Through the valley of Sheba. Przez dolinę Szabę. And all these kings went out to meet him to give him a big reward. I wszyscy ci królowie wyszli mu na spotkanie, aby go nagrodzić, sowicie. But Abraham refused to join them. Ale Abraham odmówił przyłączenia się do nich. But he refused to profit by them. Odmówił przyjęcia korzyści od nich. And he went on toward where he belonged on the heights of Mamre. Poszedł dalej, tam gdzie należał, do wzgórz Mamre. But when he had done that, ale gdy to uczynił, the king of Salem came forth with bread and wine. Wyszedł król Salemu z winem i z chlebem. I pobłogosławił Abrahama. I pobłogosławił Boga Abrahama. I jak pamiętacie, Abraham dał mu dziesięciny z wszystkiego, co miał. W tym jednym z najbardziej znaczących gestów. Który znaczy tak wiele, gdy patrzymy na antytypiczne wypełnienie tych rzeczy. Ponieważ królem tym był Melchizedek. Ale przecież nie widzimy, iż Abraham unikał wszelkiego kontaktu z miastami na Betlinie. A jednak czynił im dobrze. Zapamiętajmy te rzeczy. Czynienie im dobra nie miało żadnego związku z udawaniem się do ich miast. Wrócił na swoje wyizolowane miejsce na wzgórzach. Teraz w wyobraźni przenieśmy się do miasta Niniwy 1000 lat później. Kiedy udał się tam ten dziwny człowiek Jonasz, zgłosił im. Ostrzegał ich o zbliżającym się gniewie Bożym, jeśli nie przestaną grzeszyć. I ludzie wtedy pokutowali. Poprawili swoje postępowanie. I w tym czasie nie byli zniszczeni, lecz prosperowali. Bardzo ostrą lekcję otrzymali od Jonasza. Ale widzimy, że w Sodomie inaczej było. Można byłoby mniemać, że ta wizyta tych czterech królów i uratowanie od nich przez Abrahama, pobożnego człowieka, powinno wzbudzić w nich jakieś wyrzuty sumienia. Ale nie. Ponownie podjęli swoje nierozważne złe drogi i coraz bardziej popadali w zło. Jest to prawdziwe o ludzkości. Że jeśli my, jeśli ludzki lub my jako jednostki mamy lekcję od Boga i odwracamy się plecami do tej lekcji, popadniemy w jeszcze większe zło niż jakie kiedykolwiek wcześniej znaliśmy. Ponieważ skaziliśmy samo centrum motywów. Musimy, bracia i siostry, obserwować, analizować drogi Pańskie w naszym życiu. Głupi Lot znowu tam zamieszkał. I pozostawał w bliskim kontakcie z tym bogatym i nierozważnym miastem. Opis pierwszej Mojżeszowej kontynuuje. Podając różne związki między Bogiem a Abrahamem. Z ich owcami i bydłem. Z sagorkami i z dolinami. Z starymi miastami i starodawnymi szlachami. Tworzymy w naszych umysłach obrazy tych dawnych rzeczy. Słyszę pytanie w niektórych umysłach. Bracie Robert, po co znowu przez tę historię przechodzisz? Ono powód jest bardzo prosty. I wanted to draw attention to the nature of the man who pleaded, who pleased Jehovah.
Chciałbym zwrócić uwagę na istotę, naturę człowieka, który podobał się Jehowie. Ponieważ ja chcę podobać się Jehowie. I jeśli Bóg mówi, spójrz na Abrahama, on mi się podobał. Chcę się dowiedzieć czegoś o Abrahamie. Abraham nie był naiwny. Abraham nie był odsunięty od rzeczy tego świata. Dużo w swoim życiu widział. Był człowiekiem o szerokim doświadczeniu. Był w różnych kulturach. Człowiekiem, który wiedział wszystko o grzechu. Który znał grzeszników. I zdecydował się żyć oddaleko od tego wszystkiego na wzgórzach Mamre. Samotny i odosobniony. Z trudnością dotarcie do niego. Czy to nie brzmi tak jak życie w prawdzie? Czy to nie jest obraz naszego poświęconego stanowiska przed Bogiem? Musimy pamiętać, że człowiek, który zdecydował się na życie na wzgórzach Mamre, był tym właśnie człowiekiem, który modlił się za Sodomitów. To jest nasza lekcja. Myślę, że pamiętacie, jak historia nadal się rozwija. O pewnych głębokich duchowych doświadczeniach miał odwiedziny trzech posłańców od Pana. Przyszli niosąc dwa zadziwiające przesłania. Po pierwsze, że będzie miał syna z Sary. Po drugie, że Sodoma i Gomora. Te nisko położone miasta na wschód miały stanąć przed boską sprawiedliwością. Z powodu reputacji wielkiej grzeszności. I że miały być osądzone za rzeczy, które czynili. Dzień sądu. Dla Sodomy i Gomory. Sara z pewnością była zaskoczona, zdziwiona pierwszym przesłaniem wiadomości. Śmiała się z samego pomysłu posiadania dziecka w swoim wieku. Później, jak mówimy po angielsku, śmiała się z drugiej strony twarzy. Biblia nie mówi nam nic na temat tego, co Abraham o tym sądzi. Ale kiedy doszedł do zrozumienia, iż Sodoma i Gomora miały być zniszczone, Abraham nie miał wątpliwości. Założył, iż sąd będzie polegał na całkowitym masowym zniszczeniu. Biblia tak nam mówi. Widzimy z tego, iż Abraham dokładnie wiedział, co działo się w Sodomie i Gomorze. Dobrze był zapoznany z ich niegodziwością. A mimo to, mając pełną świadomość tego, co tam się działo, prosił za nimi. I mówił, Panie, że wszystkich ich zniszczysz. Prosił nie tylko dwa razy, trzy razy. Prosił sześć razy. Prosił o łaskę, o miłosierdzie dla tych niegodziwych miast. Czy zauważamy w tym, że Abraham nie prosił, aby Pan zniszczył tylko złych? I zachował wszelkich sprawiedliwych, którzy tam mogli być. Byłaby to rozsądna rzecz. Ale tak nie było. Było dokładnie odwrotnie. Abraham chciał wykorzystać obecność kilku sprawiedliwych, żeby zachować życie wszystkich. Wszystkich tych grzesznych ludzi, którzy głęboko byli w głębokiej zapaści grzechu, błocie grzechu.
Why would Abraham do this? Dlaczego Abraham miałby to zrobić? And more so, why did God not reprove him? A tym bardziej, dlaczego Bóg go nie skarci? Because Abraham sought to shield these people from God's justice. Gdy Abraham próbował osłonić tych ludzi przed Bożą sprawiedliwością. When he already knew that the sins of those places cried up to heaven. Skoro już wiedział, że grzechy tych ludzi wołały do nieba. And on the contrary. Przeciwnie. Why does God let it be known so clearly? Albo z drugiej strony, dlaczego Bóg pozwoli, dlaczego Bóg pozwolił, żebyśmy tak wyraźnym głosem, który przez wszystkie wieki brzmiał, i aż do naszych czasów, tak, ale miał do was dzisiaj mówić o tych rzeczach, że ten człowiek Abraham, który błagał za tymi grzesznikami, był jego przyjacielem. Kto jeszcze był nazwany przyjacielem Boga? So then, what was the nature of the sin of Sodom? Na czym polegał grzech Sodomy? As we might say, are they just pink sins or are they scarlet sins? Tak, moglibyśmy powiedzieć, czy są to grzechy małe, czy duże, szkarłatne też. Remember that the Bible says, though your sins be as scarlet, they shall be as white. Ale tak, że Biblia mówi, choćby grzechy były wasze jak szkarłat, zbieleją jak śnieg. Those scarlet sins refer to the deepest and most fully te szkarłatne grzechy dotyczą bardzo poważnych, obrzydliwych grzechów. Dalsza historia w domu Lota podaje resztę historii. Dwóch posłańców Pana, którzy byli w Abrahama. Odwiedziło Lota i zostali na nas. And from Sodom there came those who would publicly abuse them. I nagle przyszli ci, którzy chcieli publicznie ich znieważyć. And let us spell it out clearly. I wyraźnie powiedzmy. What was the nature of thing that they had come to do that awful night? Na czym polegała istota rzeczy, którą przyszli uczynić tej strasznej nocy? It involved homosexuality. Dotyczyło to homoseksualizmu. And rape. I gwałtu. In a single awful act of degradation. W jednym okropnym akcie degradacji. And you see, this was absolute positive proof. I widzimy, iż to był absolutnie pozytywny, decydujący dowód. That they were almost totally depraved. Że oni byli niemal całkowicie zdeprawowani. And the visit of these two messengers. Odwiedziny tych dwóch posłańców. Was to establish their guilt or innocence. Miały na zadanie ustalić ich winę lub niewinność. Because God had said, I will bring them before me in judgment. Ponieważ Bóg powiedział, ja posadzę ich przed moim posądem. Now read the account. Przeczytajmy zapis, opis. This was not just a few drunken and licentious reprobates who came. Nie byli to tylko kilku, nie było to tylko kilku pijanych, rozkusnych, zatwardziałych grzeszników, którzy tam przyszli. Genesis 19, verse 4 is quite clear. Pierwsza Mojżeszowa 19:4 bardzo jasno. The old and the young. Mówi, młodzi i starzy. All the people from every quarter. Wszyscy ludzie zewsząd. They came to share in what must have been regarded as a spectator sport. Przyszli, aby uczestniczyć w tym, co mogło być uważane przez nich za spektakularny sport. The public spectacle that they wanted to see. Publiczny spektakl, który chcieli zobaczyć. How these two men were going to be abused with homosexuality. Jak ci dwaj mieli być zażeni homoseksualizmem. And that showed how deep and widespread the moral degradation in Sodom was. To pokazuje, jak daleka, jak szeroka i rozległa degradacja moralna była w Sodomie. And yet we see Abraham. A mimo to widzimy Abrahama. Pleading with the Lord to save them. Proszącego Boga, aby ich ocalił. And he was hoping that somehow this justice might be averted. Miał nadzieję, że w jakiś sposób ta sprawiedliwość mogła być odwrócona. And the question naturally arises. Naturalnie powstaje pytanie. Why did he do this? Dlaczego to zrobił? I would like for the moment to leave our narrative there. Chciałbym na chwilę nasz opis pozostawić w tym miejscu. In this situation there are lessons. Ponieważ w sytuacji tej są pewne lekcje. And we might find them helpful in the days and years to come. Możemy mieć te lekcje pożyteczne w następnych okresach czasu. Now you and I today. Wy i ja dzisiaj. We are faced with a Sodom-like world. Mamy przed sobą świat podobny do Sodomy. It is all around us. Jest on wokół nas.
In this world we see this homosexuality as a common thing. Na tym świecie widzimy homoseksualizm jako rzecz zwyczajną. In my country and other countries near to us it is accepted as an ordinary thing. W moim kraju i krajach wokół mojego kraju jest to przyjęte za coś normalnego. There is also accepted socially open fornication. Jest także społecznie przyjęta otwarte cudzołóstwo, jawne cudzołóstwo. Adultery and unfaithful in marriage is not only allowed, it is fashionable. Niewierność małżeńska jest nie tylko dopuszczalna, ale nawet jest modna. This involves both sexes. I to dotyczy obydwu płci. And there are other things more evil still. Są też inne rzeczy jeszcze bardziej złe. And they are lurking in the darker recesses of society. One czają się, tkwią w ciemniejszych pokładach społeczeństwa. And we are watching them emerging and becoming acceptable. I my widzimy, jak one się wyłaniają z tych pokładów i stają się akceptowane. The worst that I have seen so far, najgorsze, co do tej pory widziałem, is pedophilia. To pedofilia. I can think of nothing more horrible than that. Nie mogę pomyśleć o niczym, nie mogę sobie wyobrazić niczego bardziej okropnego. And yet I would not be surprised knowing the degradation that man can come to. A nie byłbym zaskoczony, znając degradację, do jakiej ludzkość się zbliża. A w Sodomie było tak, a nie widzimy żadnego wstydu. Nawet nie ma żadnej próby, żeby ukryć te rzeczy. Zatem jak oni z tym sobie radzą? Tworzą nową, budują nową moralność. Nowy sposób myślenia. Based on satanically induced human wisdom. Opartą na podsuniętą przez szatana mądrość ludzką. Many of our doctors have said. Wielu naszych lekarzy powiedziało. That many illnesses are caused by a sense of guilt. Że wiele chorób jest wynikiem poczucia winy. And they believe that religion has given them a sense of guilt. Oni uważają, że religia dała człowiekowi poczucie winy. And the pressures of that feeling cause him to be ill. I presja tego uczucia sprawia, że są chorzy, że chorują. And so they had taken away the moral code. I z tego powodu zabrali kodeks moralny. And the religious teachings that put that moral code forward. I nauki religijne, które ten kodeks moralny przedstawiają. And by this means they have removed the guilt. W ten sposób usunęli winę. And they have introduced a world that is void of morality. I wprowadzili świat pozbawiony moralności. You can't feel guilty. Nie można czuć się winnym. And they present specious justifications. I przedstawiają mające pozory usprawiedliwienia. Mające pozory prawdy usprawiedliwienia tego zła. Najbardziej ze złych praktyk ludzkich. And again, dear brethren, i znowu, it is involving the old and the young. Dotyczy to młodych i starych. All the people from every quarter. Wszystkich ludzi zewsząd. Just as it was in Sodom and Gomorrah. Dokładnie tak jak było w Sodomie i Gomorze. Genesis 19, verse 4. Mark this point. Dobrze zauważmy ten tekst. These things came just before the time of their destruction. Te rzeczy miały miejsce tuż przed ich zniszczeniem. And that picture will be fulfilled. I ten obraz się wypełni. But you might ask. Ale możecie zapytać. Since the scriptures are so positive in their condemnation. Skoro teksty Pisma Świętego są tak jednoznaczne w swoim potępieniu, jak możesz usprawiedliwiać te rzeczy? A cudna się Biblia jest bardzo tutaj emfatyczna. Jasno stwierdza, że te rzeczy są całkowicie niezgodne z boskimi sposobami, drogami. It is oppositional to the nature of mankind that he created in Eden. Sprzeczne to jest z naturą człowieka, jaką on stworzył w Edenie. It is at odds with the conduct of human affairs in this present evil world. Nie zgadza się także z postępowaniem ludzkim w tym złym porządku rzeczy. And it certainly will be unheard of in the future of mankind. I z pewnością nie będzie to rzeczą, o której by można było nawet wspomnieć w przyszłej ludzkości. Kiedy królestwo będzie już ustanowione. Zatem jest to dobre pytanie. Zatem jak mógłbyś usprawiedliwić te rzeczy? Nie zapominajcie, że szatan tutaj działa. Z łaski Bożej nie jesteśmy nieświadomi jego zamysłu. Zatem idźmy
tymi myślami. You point out to them in the Bible. Pokazujesz im w Biblii. That God is displeased with the situation in Sodom and Gomorrah. Że Bogu nie podoba się sytuacja w Sodomie i Gomorze. To such a degree that He destroyed them. Do takiego stopnia, że ich niszczy. Ah, but they say you don't understand. A oni mówią, ty nie rozumiesz. In Sodom and Gomorrah. W Sodomie i Gomorze. God's condemnation was not for homosexuality. Boskie potępienie nie dotyczyło homoseksualizmu. It was for the rape because it was being forced on these people. Dotyczyło gwałtu, ponieważ on był im narzucany. So it was rape for which Sodom and Gomorrah were destroyed. Zatem Sodoma i Gomorra zostały zniszczone za gwałt. Because they saw.
Czy to nie dwaj posłańcy, jak mieliśmy, powiedzieli nam, iż symboliczna Sodoma Gomora będzie zniszczona? Czy nie pamiętamy, iż narody zostały ostrzeżone za dni pastora Russella i tak właśnie jest? Zatem chociaż możemy mieć współczucie, tak jak Abraham je miał, musimy pamiętać, że my sami nie jesteśmy tej kategorii. I w duchowości naszych umysłów musimy zawsze pozostawać tam w górze. Pomyślmy o takich rzeczach, które by się pojawiły w zborze. Nie byłoby to pierwszy raz, gdyby tak się stało. Pamiętajmy, że każdy zbór jest takim jądrem przyszłego porządku rzeczy. Takie wpływy mogą się pojawić wraz z nowo przybyłymi. Nieważne z jakiego źródła przyjdą, one, reakcja musi być taka sama. Takie wpływy i ci, którzy je wnoszą, muszą być zawsze spokojnie i stanowczo załatwiane. A powiedziałbym jeszcze odważnie załatwiane. Zgodnie z zasadami Mateusza 18, 15 do 18. Wszystkie te rzeczy są powtórzone, wzmocnione w szóstym tomie pastora Russella.